Tutaj mamy na trzecim korcie finał bonus turnieju. Wewnątrz niemiecki. Andreas Franke z Görlitz gra przeciwko zawodnicy z Görlitz Lisa Ömer. A Lisa niespodziewanie pokonała w półfinale bonus turnieju Roni Krausego. No i zobaczmy. Zwycięzca bonus turnieju wygrywa puchar i zdobywa 3 punkty do klasyfikacji turniejowej. Przypomnę, bonus turniej rozgrywamy do 2 wygranych tiebreaków, tak jak debla, tak zwany błyskawiczny turniej. Lisa na Andreasa. Vier drei, to znaczy 4-3. 4-3 prowadzi Andreas. Andreas to jest tak zwany przebijacz. On oddaje wszystko. No i trzeba go jednak przycisnąć, żeby wygrać punkt. Tak jak teraz właśnie to Lisa zrobiła. Jakaś agresywna piłka, czy to w lewy róg, czy w prawy. Scheißegal. Nie ma znaczenia. Po 4. O, Andreas w siatce. I co zrobi Lisa? Ojajajajaj. Erste Tiebreak hat Lisa gewonnen, ja? Was? Ersten Satz hat Lisa gewonnen? Ja, ist okay. Gut. Pierwszego tiebreaka wygrała Lisa, a teraz przegrywa 4-5. O, ładnie, ładnie. I co, skończył czy wyrzucił? War gut. Also, jetzt hat sie Glück. Ja, szczęście. Piłka dokręcona, wkręciła się w kort. Andreas myślał, że wyjdzie w aut. Po 5. Ajajaj. No i piłka na tzw. tiebreakowego seta, jak będzie po jednym, grają trzeciego decydującego. Andreas na Lizę. Wow, super serwis. I co znowu? Skrócik. Ajajajajajaj. 6-6. No, tu widzimy jakiś seks, ale to chyba jest zeks, czyli po 6. Po hiszpańsku byłoby to siete iguales. Seis iguales, 6 po 6. No, wymiana przez backhand, Lisa lob. O, niestety autowa. 7-6. No i albo 2-2 w tiebreaka, albo double fail.